Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z Wieśka. I ostatnio, jak sobie teraz przeglądałem, co tam ostatnio robiliśmy, to byliśmy tutaj na zleceniu właśnie, ale ja pamiętam, że gdzieś mieliśmy tą zbroję z Kermorem zniszczoną, bo ona miała w znakach więcej, więc może byśmy do tamtej wrócili jednak. Zadania mamy spotkać się z Yennefer, ale to na razie nie. Władca Undwik to też nie, wybrałem z bogów, na razie zostawmy. Mieć znaleźć obozowisko złodziejów w pobliżu obelisku. Mistrz płatnierski to na razie zostawmy. O wysoką stawkę to nie. To też nie. Zlecenia wiedźmińskie, tylko te dwa mamy. A poszukiwania. Szkoła Gryfa. Szkoły Niedźwiedzia możemy. Ale... A coś jest, co możemy takiego na teraz poznajdować, czy nie? Nie, dobra, to weźmy sobie poboczne jakieś. Władcę Undwik mówiłem w tym odcinku, władcę Undwik na razie nie zrobimy. A dobra, weźmy wybraniec bogów. I tutaj oni mają kowala, więc posprzedawajmy mu coś. Dzień dobry. Mam tu wszystko, od obręczy na beczki po miecze. Zgaduję, że tobie trzeba miecza. No dobrze, zgadujesz. No pokaż, co tam masz. A, czy już z nim gadałem, okej. Okay. Kupiec nie ma pieniędzy. A co mogę u ciebie wytworzyć, że tak spytam? Cechu brzmi. Aha, składniki rzemieślnicze. Dobra, nie, to nie sprzedam mu nic w takim razie. Bywaj. Bywaj. Stopy wody pod kilem. Dobra, to chodźmy w takim razie do tego tutaj znaku. I chwila, bo tutaj jest jakiś pytajnik. A nie, dobra. Tu mamy przejść, więc idziemy. Zahaczymy, zaznaczę sobie jeszcze tutaj tablicę głoszeniową. Dobra. No to lecimy. Lecimy sobie. Warto naprzemiennie używać szybkich i silnych ataków oraz znaków. Okej, okay. Zanim pójdziemy tam, gdzie mamy iść, sprawdźmy tego kowala, czy może jemu można coś sprzedać. Tylko Geralt, weź tu wejdź. Okej. Okay. Z czym przychodzisz? Dobra, pokaż. Pokaż mi swoje towary. Dobra. To możemy sprzedać, to też możemy sprzedać. Co ty tu masz w ogóle? Taki standardowy bardzo, ale to dobra. I tak, cześć. Bywaj. Dobra, i chodźmy w takim razie... tam gdzie... Aha, jeszcze tą tablicę chciałem ogarnąć sobie, więc chodźmy. To właśnie, o, tu. Prośba od druidów, przednie latawce, przestroga w gwiazdach, zasadnie zniknięcie, Nilsa. Okej. Okay. A tu handlarz. Psia krew, nie wyglądasz na kogoś, kto lubi się targować. Pokaż, co tam masz i zobaczymy. O, no takie... Raczej mi się to nie przyda. No, raczej nie, nie. Oj! Kurde. Nie, ja chciałem wyjść stąd. Bywaj. Dobra. Idziemy takie zapytaj u Daryka, gdzie jest Cerys. Okej. Okay. Chodźmy w takim razie się go spytać, gdzie ona jest. No bo taki mamy cel aktualnie tej misji, żeby się go spytać, więc chodźmy do niego, do domku tutaj. Okej. Okay. Tu. Tutaj są drzwi gdzieś. Może się nie będę wpieprzał przez... A nie, to nie z tej strony. No nie, no ewidentnie nie z tej strony. Ja żem przeszedł naokoło. Dobra. Chodźmy w takim razie. Tędy nie wejdę, tędy wejdę. Dobry. Witaj w domu Jarla Udalryka z czcigodnego klanu Brokwar. Witaj. Chcę się widzieć z Jarlem. Wejdź. Jarl rozmawia jeszcze z wróżem. Zaraz powinien skończyć. Tylko pamiętaj. Patrz pod nogi. Czemu? Nasz Jarl nie lubi światła. Łatwo się potknąć.
Aha, no to wchodzimy. W takim razie. Ciekawe, czy taki Jarl znowu miał proroczy sen. Ale się gady jesteś. Też wczoraj popiłeś. Moment, zaraz kończymy. A potem przypłynął olbrzymi morski wąż i odgryzł mi ramię. Bogowie przemówili. Czas dokonać ofiary. Na mój rozum chodziło o to, żebyś pokonał węża, Jarlu. Nie. Jestem pewien, że chcą ofiary. Już czas. Poczekajmy na bardziej oczywisty znak. Chodź do następnego snu. Nie potrzebuję więcej znaków. Szukam Cerys. Podobno się tu zatrzymała. Córki Ankreid. Tak, była tu. A gdzie ją znajdę? Co? Cerys. Gdzie jest Cerys? Nie wiem. Nie wiem. Dosyć pytań. Powiedziałem coś nie tak? Musisz wybaczyć mojemu Jarlowi. Ostatnio nie czuję się najlepiej. Jest na coś chory? Na uczcie u Kracha wydawało mi się, że coś mu jest, ale... Wybacz, muszę do niego iść. A Cerys? Szukam Cerys. Nie wiem, popytaj ludzi. Świetnie. Pamiętacie, jak w Zatoce Sarny... No, czyli niczego się nie dowiedzieliśmy. Tędy wyjdziemy teraz. Tak jest, wyjdziemy sobie i... zapytaj w wiosce o Cerys. Dobra, to pewnie nie wszystkich mogę popytać. Panie rybaku, czy pan mi coś powie? Zajęty jestem, nie widać. Aha. Okej. Słyszałam, że Cerys. Służymy tej kwestii. Tak po nic przyjechała. O, dobra. Najpierw przez cały miesiąc ani żywego ducha, a potem jednego dnia goście wysypują się jak ulęgałki. Zdrożony jesteś? Głodny? Szukam Cerys, córki Jarla Ankreid. Dobrze trafiłeś. Była tu niedawno. Nie wiesz, dokąd poszła? Ciekawił ją nasz Jarl. Pytała o jego dzieciństwo, to i skierowałam ją do Brektory i Eirika. Czemu akurat do nich? Przed laty Eirik przyjaźnił się ze starym Jarlem, a ten pomógł mu zdobyć rękę Brektory. Mieszkają na wschodnim krańcu wioski. Okej. Dziękuję. Bądź zdrów i pozdrów Cerys. Tej, która jest dziewicą matką. Okej. Tutaj jeszcze. Żaden czarny stopy na Skellige by nie postawił. Wybacz, że przeszkadzam. Trzeba ci czegoś? Chodź, pogadamy przy piwie. Dziękuję, ale czas mnie robi. Szukam pewnej dziewczyny, ma na imię Cerys. Cerys? Córki Kracha Ankreid? Była tutaj, ale jakiś czas już jej nie widziałem. Aha, no to się... Dzięki, bywaj. No to się przydał rzeczywiście. Dobra, zmieńmy sobie tutaj na to, bo żeby mi pokazało, gdzie ona jest. Oj, sorry. Dobra, pogadajmy tu. Dzień dobry. Witaj, szukam kogoś. Toś dobrze trafił. Ja co prawda jestem zajęta, ale wokół pełno pięknych dziewcząt. To gdzie te piękności? Może któraś zgodziłaby się oprowadzić mnie po wyspie? No, jest na przykład piękna Veja, córka Bednarza. Chociaż nie, ona ma krzywe zęby. No, ale Debora to co innego. Ona to ma ząbki proste jak od liniki. Ale za to, no, brodawkę pod prawym okiem. Ale taka Maja, buźkę ma jak marzenie. Tylko na prawą nogę lekko utyka. A cholera, jakby się tak zastanowić, to wszystkie te dziewuchy jakieś takie... nie za bardzo. Szukam Cerys. Tej chudziny? No, oczęta owszem, jak u sarny. No i z zacnego rodu, ale przecież to mizerotka. Nie wiem, gdzie jest, a jej ojciec...
Tam niech stary Krach nie przesadza. Dziewucha ze Skellige na wyspach nie zginie. Dobrze, już dobrze. Była tutaj parę godzin temu. Poszła porozmawiać z Eirikiem, moim mężem. Powinni być na plaży po drugiej stronie wyspy. Dzięki, bywaj. Powodzenia w poszukiwaniach. No, dobra, tośmy się w końcu czegoś dowiedzieli. Krew królów. Więc kończmy sobie na tą plażę. Mamy zadanie znaleźć Eirika. Dobra, może sprint? Bo ostatnio była jakaś aktualizacja do Wiedźmina właśnie i nie wiem, co oni zaś dodali. Ponoć jakieś błędy pousuwali z grafiką, ale to nie wiem, czy to będzie odczuwalne dosyć, bo mało ważyła ta aktualizacja. Ale chodźmy tutaj, zobaczymy. Zobaczysz, a nie akcji, tylko... A dobra, Ardem walniemy. O, się. Dobra. Cyk, nie wstawaj. Au. Okej. No. I kolejny punkt doświadczenia zdobyty. Ojej, diable, rozpleniło się to na potęgę, ale daliśmy im radę. My? O ile pamiętam, ty siedziałeś na skale i wzywałeś pomocy. Ale gdybym cię nie ostrzegł, zostałaby z ciebie przynęta na dorsza. No dobra, niech będzie. Dzięki za pomoc. A skoro już raz mi pomogłeś, może dasz radę jeszcze raz. No, będę się musiał zastanowić. Mam na głowie połów, łatanie sieci, mało czasu na walkę z potworami. Tym razem nie chodzi o utopce, tylko o Cerys. Szukam jej. Dorodna dziewuszka, od razu widać, że z niebyle rodu. Była tu, nim wypłynąłem na połów. Powiedziała, dokąd się wybiera? Obcemu to bym nie zdradził, ale myśmy przecież karku za siebie nadstawiali. Poszła do starego domu u Dalryka i jego rodziców. To tam, na wzgórzu. Nie wiesz, po co tu przyszła? Pytała o coś konkretnego, czy po prostu rozglądała się po okolicy? Pytała o naszego jarla i jego rodzinę. Dzięki, bywaj. Kurde, zdenerwował się chyba trochę. Dobra, chodźmy w takim razie do tego domu. Może tą drogą da się przejść? Czy ona tu zakręca? No tędy nie przejdę. Choćbym chciał bardzo, to nie przejdę. Więc musimy... Oj, chwila, tutaj jest ścieżka elegancka. Ktoś pomyślał. Dobra, czy tu przejdziemy? Chyba przejdziemy. Tylko tu będzie trzeba się powspinać. Hop. Dobra, tutaj przeskoczymy. O, i jesteśmy. Tutaj ta chatka jest do eksploracji, czy nie? Dobra. Pęta esencja jakaś, dobra. Tu jest ten dom najwyraźniej. Bum. Chodźmy w takim razie. Hop. Cholera, coś tu jest mocno nie tak. Okej. Cerys. Straciła przytomność. Muszę ją stąd zabrać. Co się stało? Gdzie jestem? Au! Strasznie boli mnie głowa. Oberwałaś czymś ciężkim. Geralt? Co ty tu robisz? Szukam cię. Krach się o ciebie martwił. Zabieram cię do domu. Nigdzie nie idę, póki nie pomogę Udalrykowi. Miecz, gdzie miecz? Ja muszę wrócić po miecz. Nigdzie nie pójdziesz. Przed chwilą wyniosłem cię półżywą. Muszę... Musisz mi wyjaśnić, co tu się dzieje. Po co tam weszłaś? Chciałam pomóc Udalrykowi. Rzeczywiście dziwnie się zachowywał, ale nie sądzę, żeby twoja przechadzka po nawiedzonym domu miała mu pomóc. Pomogłaby, gdybym przyniosła miecz. No dobra, o co chodzi z tym mieczem? To Brokwar, rodowy miecz klanu Udalryka. Potrzebuję go, żeby zdjąć klątwę z Udalryka. Jaką klątwę?
To dłuższa historia. Wiele lat temu Dalryk pokłócił się z bratem o ten miecz. Zwyczaj nakazuje, żeby rodowy miecz dostał pierworodny syn, czyli Udalryk. Ojciec jednak dał Brokwar młodszemu synowi, Akiemu. W waszych stronach to poważna zniewaga. Na tyle poważna, że Udalryk złamał święte prawo Skellige. Głośno sprzeciwił się woli ojca. Domyślam się, że stary Jarl mu nie odpuścił. Udalryk przesiedział 3 dni przykuty do pala po pas w morskiej wodzie. Gdy kara się skończyła, obaj z Akim wypłynęli na połów. Ojciec pewnie myślał, że wspólna wyprawa ich pogodzi. U nas morskie wyprawy są lekiem na wiele rzeczy. Niestety tym razem stało się inaczej. Rozpętała się burza i Aki wpadł do wody. Udalryk był zajęty trzymaniem żagli i nie usłyszał brata do momentu, gdy było już za późno. Nie usłyszał albo nie chciał usłyszeć. Tak też myśli większość ludzi na wyspie, ale nikt nie mówi tego głośno. A ty jak myślisz? Udalryk zabił Akiego? Nie chcę wyciągać pochopnych wniosków, ale wydaje mi się, że cokolwiek stało się wtedy na morzu, teraz poważnie odbija się na Udalryku. No i może mieć związek z mieczem. Co zamierzałaś zrobić z mieczem? Pomyślałam, że duch jego brata chce go odzyskać. Duch brata? Odkąd pamiętam, ludzie mówili, że Udalryk jest wybrany, że przemawiają do niego bogowie. Dawniej w to wierzyłam, ale teraz, kiedy przyjrzałam się uważniej, wydaje mi się, że to zmarły brat go prześladuje. Śmiała teza. Nie łamiesz nią jakichś tutejszych praw? Mam to w nosie. Nie wierzę, żeby to byli bogowie. Przyjrzałeś mu się? Jest cały w bliznach. Myślałem, że to trofea bitewne. Jeśli jego zmagania można nazwać bitwami, to rzeczywiście. Kiedy go o to zapytałam, powiedział, że głosy każą mu się okaleczać. Na chwałę bogom. Ale ja myślę, że to nie bogowie. To Aki. Podejrzewasz, że Aki mści się na Udalryku? Za to, że pozwolił mu umrzeć? Rozmawiałam o tym z Hjortem. Powiedział, że Udalryk zaczął słyszeć głosy dopiero po śmierci Akiego. I raczej się nie myli, bo znał ich obu od kołyski. Wydaje mi się, że gdyby oddać Akiemu Brokwar, zostawiłby Udalryka w spokoju. Całkiem niegłupia myśl. Gdyby rzeczywiście chodziło o ducha. Ale coś mi się to nie zgadza. Co takiego? Powiedziałeś, że Aki się utopił. Tymczasem coś ewidentnie straszy w tym domu. No obaj tu mieszkali, może dlatego. Dzięki za pomoc, Geralt, ale muszę wrócić po miecz. Mowy nie ma. Ja po niego pójdę. Naprawdę? Dzięki. To ja pójdę do Udalryka. Wykluczone. Jeszcze gdzieś zasłabniesz po drodze. Poczekaj tu na mnie i pójdziemy razem. No, dobra. Więc my musimy sobie znaleźć ten miecz tutaj i popatrzmy ogólnie, co tutaj jest do zebrania, bo może coś być ciekawego. Tutaj butelka wody. Okej, wejdźmy tu. Butelka wody kolejna. Tutaj co? Kluczyk do piwnicy. Zobaczmy, co jest dalej. Co tutaj jest? Tu nic nie ma. Okej. A tutaj dalej, gdzie Cerys leżała? Tu jest szafka z talerzem i tyle. Okej. W takim razie chodźmy. Chodźmy sobie do piwnicy. No. Ale. Czemu nie mogę tego zrobić? No. Teraz i gdzie tu jest drabina? Chcę zejść. Okej. Wow. O. Kurde, brawo ja. Kaganek, pochodnia. Jezu! Maria. Aha. Dobra, zobaczmy. Co tu jest grane? Aha. Dobra, tu nie będę nic palił. Dobra, i chodźmy na górę w takim razie. I powiedzmy Cerys, że zdobyliśmy miecz. Czy tu coś jeszcze można zrobić? Nie wydaje mi się. Więc chodźmy.
No wstawaj, bo idziemy. Jak, znalazłeś miecz? Tak, chodźmy. Znalazłem. No to prowadź. Czekaj. Kiedyś przyjaźniliście się z moim ojcem, prawda? Mam nadzieję, że dalej się przyjaźnimy. Ale słyszałam, że kiedyś coś was poróżniło. Ktoś. Chodzi ci o tę historię z Yennefer? To było dawno. Jeszcze zanim Krach poznał twoją matkę. Ale Yennefer znała już ciebie. A, z Yen to nigdy nie była prosta sprawa. To co cię tak do niej ciągnie? Nie wiem. Może to, że nigdy nie lubiłem chodzić na łatwiznę. Okej. Ciekawe. No ale dobra, szybciej trochę, byś mogła iść. Ciekawe, czy taki mocny, na jakiego wygląda. Okej, dobra. Daleką drogę. Dobra, chodźmy w takim razie za nią. No idź do Udalryka. Okej, chodźmy dalej. Udalryk gdzieś tu blisko jest chyba, nie? O, tu jest jego dom już, dobra. W takim razie chodźmy. O, i tu już jest cutscenka, dobra. To gdzie właściwie jest Yennefer? Nie wiem. Czemu pytasz? Bo się dziwię, że cię tak puściła. Co to znaczy puściła? Nic. Po prostu mam wrażenie, że nie lubi spuszczać cię z oczu. O, zobacz, tam są. Potwornie tu jasno, aż w oczy kole. Świeże powietrze dobrze ci zrobi. Bogowie nie będą zadowoleni. Jarlu, to nasi goście, pamiętasz? Co ci się stało w rękę? Poświęciłem ją Bogom. Wybacz, Jarlu, Geralt nie zna jeszcze dobrze naszych obyczajów. Na Skellige jesteśmy blisko bogów, a im ktoś jest bliżej, tym składa im większe ofiary. Wierzymy, że najwięcej, co człowiek może dać, to własny ból i poświęcenie. Słyszeć głos bogów to dar, nie poświęcenie. Te głosy, które słyszysz... Głosy bogów. Ma raczej związek z twoim zmarłym bratem. Powiedziałam Geraltowi o Akim. Doszliśmy do wniosku, że... Że bogowie mają do ciebie żal z jego powodu. Dlatego trzeba go przeprosić. I ja? Ja nie chciałem. Aki wpadł do wody, bogowie się rozgniewają. Pomogę ci. I obiecuję, że zrobię co w mojej mocy, żeby ich nie rozgniewać. Wysłuchaj Wiedźmina, Jarlu. Bogowie na pewno chcieliby, żebyś pogodził się z Akim. Co powinienem uczynić? Pamiętasz, w którym miejscu Aki wpadł do wody? Na wschodnim krańcu wyspy, niedaleko wejścia do zatoki. Zniosło nas pod igłę Ululi. To niebezpieczne miejsce. Zdradliwe wiry pochłaniają tam rok w rok co najmniej kilku żeglarzy. Musimy tam popłynąć. Żeby duch Akiego mógł spoczywać w pokoju, trzeba zwrócić Brokwar jego szczątkom. Nie! Bogowie będą źli. Ja czuję to. Jarlu, nie lękaj się. Bogowie kochają ciebie, kochali i Akiego. Na pewno tego chcą. Może wystarczy, jeśli popłynę sam. Ostatecznie chodzi o to, żeby oddać miecz, mniejsza o to, czyimi rękoma. Aki miał przy sobie coś, po czym mógłbym go rozpoznać? Coś, co wytrzymałoby pod wodą tyle czasu? Miał. Rodowy pierścień. To powinno wystarczyć. Płynę. No dobra, w takim razie... Oj, chodźmy sobie popłynąć, oddać Brokwar tym szczątkom. A, zobacz mapę, czy coś tu jest blisko? A tutaj na tej wyspie ogólnie mało rzeczy jest. Tu jest jedna rzecz, tu jest druga i tu są dwie jeszcze. Dobra,
Chodźmy w takim razie do tego miejsca, gdzie mamy się udać. Ups. Tylko zmienię sobie jeszcze niesmoczy sen. O. Tak, gwiazdę tańczącą. Niech będzie to. Dobra. Teraz tu mogę spaść. O. Dobra. Raz. O! Uj, uj. Dobra. No. Elegancko. Dobra, napijmy się wody. Czaszka. Pamiętam, że on był blisko. Dla orłów. On był blisko właśnie, on był tutaj. Mamy klucz, więc możemy przy okazji to odnaleźć. Oj. Okej. Nie wiem, czy to są szczątki, czy nie. Bo gdzieś tu... O, tutaj jest, dobra. Tu jest to, co chcemy znaleźć. Czek, ekwipunek. Czy ja mam kota? To chyba jest... Nie. Miód. Czarna krew. Lasmar... Nie mam kota? Naprawdę? Pełniawa. Dobra. Trudno. No. Dobra, wypływamy. Bo nam się powietrze za chwilę skończy. I z powrotem damy sobie to zadanie poboczne z tym wybrańcem bogów. Okej, okay. I jeszcze raz gdzieś tutaj tym razem jest. A, tutaj jest, dobra. Okej, okay. Tu tutaj oddamy ten miecz. I sobie elegancko wrócimy. Okej. Okay. Ragnar zabij. Cholera. No. Dobra. I płyniemy do góry szybko, Geralt. Dobra. No, dawaj, Geralt, dawaj. Okej. Okay. Zobaczymy, czy to coś dało. Czas wrócić do Udalryka. Dobra. W takim razie... O, tu kolejne utopce się zrespiły. Oj. Dobra. Okej, czym się blokowało? Wow. Dobra. Wow. Dobra. Elegancko. Dobra, chodźmy w takim razie do... z powrotem tą ścieżką, którą tu weszliśmy. A chwila, bo ja mam te punkty umiejętności jakieś do rozdania. Dobra, tu mam na 3. Tutaj coś mogę ulepszyć jeszcze. To nie mogę, tu na 3 wszystko jest, nie? No i jakbym chciał... od 26 poziomu następne jest to, to od 28. Okej, okay. I to mogę ulepszyć w sumie, bo to jest na 3 wszystko, no to dajmy w to. W takim razie i wracamy, wypijmy wodę, żeby no mieć całe HP i wracajmy, wskoczysz tutaj, nie? No dawaj, Geralt, dawaj.
Hop, na górę. Dobra, i wracamy w takim razie tutaj. I zobaczymy, czy przyniosło to zamierzony efekt. O kurde. Przeraźliwy krzyk, zobaczmy co się stało. Chwała o Dalerykowi. Nie ma lepszego jarla. Ciekawe, czy taki mocny na niego wygląda. Ale czemu? Czemu to zrobiłeś? Co się dzieje? Udalryk. Włosy kazały mu wyłupić sobie oko. Co? Czemu to zrobiłeś? Taka była wola bogów. To ofiara. Za Akiego. Kiedy bogowie przemówili? Zaraz jak wypłynąłem? Jakiś czas potem. Zmogła mnie senność, położyłem się. Wtedy objawili mi swoją wolę. Zawsze przemawiają, gdy śpisz? Zawsze. Co wtedy widzisz? Wyzywają cię w jakieś konkretne miejsce? Do mojego dawnego domu. Każą palić pochodnie i przemawiają z cienia. Czego dokładnie chcieli bogowie, pamiętasz? Co ci powiedzieli? Byli źli. Głos powiedział: podły człowieku, nie pomogłeś Akiemu, a teraz nie popłynąłeś błagać o przebaczenie. Wykol sobie oko, cierp i żałuj za zło, którego dokonałeś. Bogowie objawili ci kiedyś swoją postać? Czy zawsze to tylko cień? Raz jeden zebrałem się na odwagę i we śnie roznieciłem mocniej pochodnie. Wtedy ujrzałem zatartą postać siedzącą w cieniu. Bogowie zawsze oczekują, że złożysz im w ofierze swoje cierpienie? Tylko ono jest im miłe. Dlatego chcą go coraz więcej. Powiedziałeś, że bogowie przemawiają z cienia. To dlatego nie pozwalasz palić tu światła? W moich snach czasem widzę ich postać. Gdy pochodnie palą się wystarczająco jasno. To wielki zaszczyt widzieć bogów. Może gdyby w domu było jaśniej, widziałbyś ich też na jawie. Zwykli ludzie nie są godni oglądać ich oblicza. To nie duch brata go prześladuje. Zwróciłem miecz i nic się nie zmieniło. No to co mu jest? Możemy gdzieś porozmawiać na osobności? Chodźmy do pokoju gościnnego. No więc, wiesz co to jest? To Him. Istota pokoniunkcyjna. Bardzo rzadka i bardzo groźna. Przyczepia się do człowieka, który popełnił podły czyn. Przez lata żeruje na jego bólu, podsyca wyrzuty sumienia, w końcu zmusza do okaleczenia. Brzmi niewesoło. Da się go jakoś pokonać? Teoretycznie są dwa sposoby. Wiedźmińskie bestiariusze mówią, że trzeba spędzić noc w leżu Hima. Razem z osobą, którą prześladuje. Znaczy w nawiedzonym domu. Przyjemnie to tam nie jest, ale chyba nocowałeś już w gorszych warunkach. Na samym nocowaniu się nie skończy. Trzeba wypłoszyć Hima. Musi wyjść z cienia i pokazać swoją postać. Dopiero wtedy będzie można go zranić. I na pewno będzie chciał oddać. Widziałaś u Dalryka. To nie będzie łatwa walka. A jaki jest ten drugi sposób? Hima podobno można oszukać. Ktoś musi udać, że robi coś potwornego. Wtedy przeniesie się na nową ofiarę. Kiedy zrozumie, że został oszukany, będzie musiał odejść. Musimy spróbować. Nie znam nikogo, komu by się to udało. Może po prostu nikt nie znalazł dobrego podstępu. Wiem, że jesteś sceptyczny, ale chociaż spróbujmy znaleźć sposób, jak oszukać Hima. To może nie być takie proste. Zresztą żadna z metod nie jest doskonała. To znaczy? Udalryk może nie wytrzymać całej nocy w leżu Hima. Myślisz, że Him będzie chciał go zabić? Sam z siebie nie, wtedy straciłby żywiciela. Udalryk jest wycieńczony.
Adam wywołuje w nim złe wspomnienia i silne poczucie winy. Kim na pewno nie przepuści takiej okazji. A im więcej bólu sprawił Dalrykowi, tym silniejszy się stanie. I groźniejsze dla ciebie. No a co z tą drugą metodą? Kim to demon, a te bardzo trudno podejść. Do tego oszukujący nie może wiedzieć, że oszukuje. Co? Kim przyczepia się do człowieka, który popełnił jakiś paskudny czyn. Wzbudza wyrzuty sumienia i karmi się jego żalem. Problem w tym, że jeśli oszukujący jest pewien, że nie zrobił nic złego, Kim to wyczuje. Czyli jeśli jedno z nas wpadnie na jakiś pomysł, nie może nim powiedzieć drugiemu, tak? Inaczej podstęp się nie uda. Właśnie. Obie metody wydają się ryzykowne, ale dalej myślę, że powinniśmy spróbować podstępu. Nie wiem, nie jestem przekonany. Błagam, tylko mi nie mów, że w takich kwestiach też się słuchasz Yennefer. Zresztą jeśli nic nie wymyślimy, zawsze możesz zrobić to po wiedźmińsku. Spróbować nie zaszkodzi. Dobra decyzja. Jedyne miejsce, w którym możemy coś zdziałać, to leży Hima, nawiedzony dom. No to prowadź. Nie ma co zwlekać. No, to przybyliśmy. Rozejrzyjmy się. Dobra. Szukaj dom i znajdź sposób na pozbycie się Hima. Okej. Piękna robota. Musieli sprowadzić z Duna z kontynentu. Dobra. Ups. Ciri? Nie, to niemożliwe. Zaraza. Próbujesz mnie zniechęcić. To dobrze. To znaczy, że się boisz. No. To dobrze, się boi. Ma czego? Dobra, tutaj coś znajdziemy. Kołyska. Oj, chwila. Stara kołyska. Pewnie należała do Udalryka albo Akiego. Dobra. Co? Zobacz, co odkryła Ceres. Okej. Oj. Oj. No. O. Geralt. Wymyśliłaś coś? Tak, mam plany i to naprawdę może się udać. Jakieś konkrety? Po prostu musisz tu na mnie poczekać. Niedługo wrócę. Może coś więcej. Przecież sam powiedziałeś, że nie możesz znać szczegółów. Więcej nie powiem. Musisz mi zaufać. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Ja też. To jak? Możemy zaczynać? Jestem gotowy. Dobra, no. Dobrze. Niedługo wrócę. A ty w tym czasie rozpal ogień w piecu. No dobra. Tam! Biegnie do starego domu! Łapcie ją! Weź ją. Musisz je wrzucić do pieca. Zaufaj mi. Uważajcie, żeby nie zranić dziecka. Oddaj mi dziecko. Do pieca! Wrzuć je do pieca! Okej. No kurde, ale nie bijcie mnie, nic nie zrobiłem jeszcze. Dobra, no spaliło dziecko, ale... Rzucił Quen, więc powinno... powinno przeżyć.
Jest. Jest bydle. Popełnił zbrodnię. Nie znajdziesz tu ani rozpaczy, ani wyrzutów sumienia. Są tylko zaskoczenie i umysł. Zostałeś oszukany. Musisz odejść. Już po wszystkim. Po wszystkim? Oszukaliśmy Hima. Myślał, że zabijam twoje dziecko i odstąpił od ciebie, żeby przejść na mnie, na nowego żywiciela. Ale kiedy zobaczył, że małemu nic się nie stało, musiał odejść. Jesteś wolny. Wolny? Him odszedł, a razem z nim głosy, które cię dręczyły. Wyjdźmy stąd. Co się dzieje? W głowie mi wiruje, jakbym wpadł w jakiś wir morski. Geralt, mówiłeś, że już po wszystkim. Jest wycieńczony. Z czasem jego umysł wróci do normy. Co ja teraz zrobię? Jesteś skołowany, ale spokojnie to minie. Czuję, jakby ktoś wyrwał coś ze mnie. To normalne. Him był pasożytem, a one mocno zżywają się z ofiarą. Dlatego teraz czujesz pustkę. Ale bez obaw. Minie kilka dni, może tygodni i będziesz zdrów. Dziękuję. Chyba. Bywajcie. Lepiej go odprowadzę. Wygląda na trochę skołowanego. Dobry pomysł. A potem? Co zamierzasz? Zostanę tu jeszcze parę dni. Upewnię się, że z nim wszystko w porządku. A ty? Zostajesz na Speaker Rock? Jeszcze nie wiem. Też muszę ochłonąć. Yennefer na pewno się już niecierpliwi. O co ci chodzi z Yennefer? Już któryś raz o niej wspominasz. O nic. Po prostu zauważyłam, że jesteście bardzo zgodni. Chcesz powiedzieć, że wzięła mnie pod pantofel? Nie to, żebyś był jakiś wyjątkowy. To chyba dotyczy wszystkich mężczyzn. Nieważne, nieokrzesany skeligijczyk, odważny rycerz czy twardy wiedźmin. Każdy z was w końcu daje się urobić i we wszystkim słucha się kobiety. Choć muszę przyznać, że nie jest z tobą aż tak źle. Zaufałeś mi, prawie obcej dziewczynie. Nie każdy miałby tyle odwagi. Tylko teraz nie rozpowiadaj o tym po wyspach, bo wyjdę na pantoflarze. Bywaj, Geralt. Do zobaczenia. Gdzie? Dobra, także tutaj skończymy swój odcinek. Pamiętajcie, że dzwonę, żeby być zawsze na bieżąco. Ja się z wami żegnam i cześć.